Festyn na rzecz Światowych Dni Młodzieży, który odbył się 12 czerwca na terenie gimnazjum w Gdowie, zgromadził rzeszę osób chcących już dziś poczuć atmosferę czekającego nas niezwykłego wydarzenia. W programie festynu znalazły się m.in. loteria z atrakcyjnymi nagrodami, konkursy rodzinne i tańce integracyjne. Tuż po korowodzie cyklistów wiozących flagi międzynarodowe zjawili się ambasadorzy SDM, Rachel ze Stanów Zjednoczonych i Tony z Brazylii, którzy opowiedzieli o swojej pracy podczas organizacji dni. I'm from Brazil, as I said. Mam 29 lat, jestem z Brazylii. And this is my sixth World Youth Day. I to moje szóste Światowe Dni Młodzieży. Brawo, prosimy o brawo. I've been a volunteer in Madrid and Rio. Byłem wolontariuszem w Madrycie i w Rio. But it's the first time that I'm a long-term volunteer working in the organization. Ale pierwszy raz zdecydowałem się na bycie wolontariuszem w takim dłuższym wymiarze pracy tutaj w Krakowie. Throughout these, I don't know, 14 years what I've been to five World Youth Days, I've met people from all around the world. W ciągu 14 lat, podczas 5 Światowych Dni Młodzieży, na których byłem, spotkałem ludzi z całego świata. People from all, like, different countries, but not only main countries like United States, Brazil, Australia, I don't know, Poland. Ludzi nie tylko ze Stanów, z Brazylii, z Australii, z Polski. But people from countries that you think you never meet someone, from China, from Seychelles in Africa, from Ghana, also in Africa. Ale również z krajów, z których wydaje ci się, że nigdy nie spotkasz tych ludzi, to znaczy z Chin, z Gany. Do zobaczenia w Krakowie. Do zobaczenia w Krakowie. Dziękujemy. W czasie festynu był też czas na sportowe emocje. O Puchar Starosty Wielickiego w siatkówce walczyły drużyny reprezentujące parafialne komitety organizacyjne. Niedowicz, Jarosówka oraz Gdów, zwycięzcy, wolontariusze, a oto puchary. Od Starosty Wielickiego. Prowadzący wydarzenie zadbali też o to, by uczestnicy już dziś mogli nauczyć się tegorocznego hymnu SDM i specjalnej choreografii. O tym, ile dobrego może przynieść ugoszczenie w swoich domach pielgrzymów, przypomniał ksiądz Łukasz Michalczewski, dekanalny koordynator Światowych Dni Młodzieży. Skaldowie kiedyś śpiewali: Bóg dzisiaj przychodzi przebrany za człowieka. Przebrany może być za któregoś z tych młodych ludzi, który już się zarejestrował, bo chce przeżyć piękną przygodę Światowych Dni Młodzieży, chce przyjechać do Polski, chce zobaczyć waszą wiarę, jak żyjecie, jak funkcjonujecie, jak się modlicie i jak możecie im obdarować. O 18:15 sceną zawładnęła gwiazda wieczoru, Magda Anioł z zespołem. Można przejść przez morze suchą nogą, w środku zimy drzewa kwitnąć mogą. Można dotrzeć aż na koniec świata i polecieć tam, gdzie się nie lata. Znakomitą organizacją festynu zawdzięczamy między innymi wolontariuszom, których zapytaliśmy, czego życzą pielgrzymom przybywającym na Światowe Dni Młodzieży do naszego kraju. Bardzo się cieszę, że właśnie Światowe Dni Młodzieży będą w naszej ojczyźnie, w naszym mieście Krakowie. I chciałabym życzyć, żeby Pan Jezus zawsze był pierwszy w ich życiu, żeby się Go nie bali i tak jak powiedział Jan Paweł II, żeby otworzyli swoje drzwi i swoje serca Jezusowi i Jego Ojcu i Duchowi Świętemu. Wszystkim uczestnikom Światowych Dni Młodzieży życzymy jak najwięcej pogody ducha oraz trwania w radości we wspólnocie. Uczestnikom Światowych Dni Młodzieży chciałabym życzyć takiego prawdziwego spotkania z Bogiem i przeżycia tych dni jak najlepiej, żeby te różne kultury się spotkały i mogły się porównać, jak oni wierzą i co sądzą o naszej religii. Chciałyśmy też pozdrowić wszystkich naszych przyjaciół, którzy tutaj pomagali, wszystkich wolontariuszy. Chciałyśmy też zaprosić na Światowe Dni Młodzieży osób, które są jeszcze niezdecydowane na przyjście. Naprawdę zapraszamy, będzie naprawdę świetna zabawa. I ty
też możesz zostać jednym ze sponsorów telewizji powiatowej Wieliczka lub sponsorem pojedynczej relacji. Zapraszamy!